Jakoś udało mi się wspiąć na ostatnie piętro szkoły i jestem przed salą numer 42. Sala 42 to sala pani profesor Marii Owczarz-Komar. Pani profesor będzie w tym roku wychowawcą klasy 1B matematyczno-fizyczno-informatycznej. Zapraszam. Klasa 1B. Wychowawcą klasy 1B jest pani profesor Maria Owczarz-Komar, nauczyciel języka angielskiego i chemii. Chemii w niektórych klasach, dwujęzycznych właśnie. Klasa matematyczno-fizyczna, trzy filary, matematyka, fizyka, informatyka. Myślę, że pani profesor będzie do waszej dyspozycji i o tych trzech filarach wam opowie. Witam serdecznie. Dziś jeszcze uczniów klasy 8 szkół podstawowych, a niedługo już pewnie i licealistów. Wiem dobrze, że wśród was jest grupa osób, które doskonale wiedzą, w jakich klasach, o jakich profilach będą kontynuowały swoją edukację, ale jest również grupa osób, która takiego wyboru jeszcze nie dokonała. No właśnie, właściwy wybór. Jak tego dokonać? Myślę, że mogę wam w tym pomóc. Przede wszystkim wyobraźcie sobie siebie za 4 lata, jako osoby bez ograniczeń, przebierające w ofertach uczelni, dla których wybór kierunku studiów to czysta formalność, a nawet przyjemność, taki trochę koncert życzeń, a za 10 lat osoby kreatywne, nieprzeciętnie argumentujące swoje wypowiedzi, logicznie myślące, doskonale radzące sobie ze strategicznym myśleniem, otwarte na innowacyjne rozwiązania. Osoby, które są bardzo szybko wyłapywane przez nie tylko polskie, ale i zagraniczne, bardzo dobrze prosperujące firmy. Jeśli właśnie taka przyszłość chociaż przez chwilę zarysowała się w twojej głowie, to zapraszam ciebie do klasy 1B, matematyczno-fizyczno-informatycznej, gdzie przez najbliższe 4 lata przeżyjesz cudowną przygodę, poznasz wspaniałych ludzi, odkryjesz swoje możliwości, talenty i będziesz w miejscach i w sytuacjach, w których nigdy wcześniej nie byłeś. A na własnej skórze przekonasz się o tym, że granice są tylko w naszych głowach i na mapach. Klasa 1B realizuje program rozszerzony z matematyki, fizyki i informatyki. Brzmi jak wyzwanie? Może trochę. Ale jeśli zrozumiesz, że zarówno informatyka, jak i fizyka opiera się na liczbach, a wszystko w matematyce wynika z praw logiki, da się wyjaśnić, udowodnić, to przy odpowiednim nastawieniu i systematyczności to wyzwanie staje się coraz bardziej realne. I wcale nie chodzi tutaj o wrodzone umiejętności matematyczne, ponieważ dobrze wiecie, że wyniki wasze w bardzo dużym stopniu zależą od waszego nastawienia oraz przekonań w stosunku do waszych umiejętności i możliwości. Na szczęście zarówno jedno i drugie można zmienić. Jedyne, co potrzebujesz do tego, żeby osiągać nieprzeciętne wyniki, to produktywna praktyka polegająca na analizowaniu zagadnień z różnych perspektyw, generowanie pomysłów, wyjaśnianie, argumentowanie swojego zdania. A tego w tej klasie na pewno ci nie zabraknie. A na pewno już nie na przedmiotach kierunkowych. A co z innymi przedmiotami? Matematyka ułatwia ogólne przyswajanie wiedzy, szybsze zapamiętywanie oraz kojarzenie faktów. Osoby, które mają matematycznie wyćwiczony umysł, doskonale radzą sobie na przedmiotach humanistycznych. A czynności umysłowe, jakie zachodzą podczas wykonywania zadań matematycznych, są identyczne do tych, które mają miejsce podczas uczenia się języków obcych, języka ojczystego oraz porządkowania świata. Jak widać, zadania matematyczne to najlepszy fitness dla mózgu młodego człowieka, a wysiłek włożony w ich rozwiązywanie rozwija muskulaturę intelektu.
No właśnie, w dzisiejszych czasach każdy chce być fit, więc jako wychowawca klasy pierwszej B, matematyczno-fizyczno-informatycznej, zapraszam Was już od września na 4-letni matematyczno-fizyczno-informatyczny fitness, a w przerwach po wyczerpujących ćwiczeniach z ochotą usiądziecie do nauki angielskich słówek, ponieważ jako nauczyciel języka angielskiego zadbam o to, żeby język angielski obcy już nigdy dla Was nie był. Pozostaje mi tylko zaprosić Ciebie do klasy pierwszej B w imieniu Pani Magister Wiolety Graczyk, nauczycielki matematyki, Pana Magistra Eugeniusza Mikołajczaka, nauczyciela fizyki, Pana Magistra Jerzego Kwiatkowskiego, nauczyciela informatyki oraz w moim własnym Marii Owczasz-Komar, wychowawczyni oraz nauczycielki języka angielskiego w klasie pierwszej B. Serdecznie zapraszam. Co jest fajnego w Matfizie? W Matfizie najlepsi są ludzie. To szkoła z wieloletnią tradycją. Pomyśl o przyszłości. Matura z matematyki przydać się na wielu kierunkach. Wiecie, skąd bierze wodę informatyk? Z ekranu! Matfiz to jest najlepsza klasa na świecie, dzieci. Nie będzie Wam obcy sinus, cosinus. Będziecie wiedzieli wszystko. Poznacie ten świat przez pryzmat. Najlepsza szkoła, jak mówią ludzie, matry, najlepsi nauczyciele, najlepsze jedzenie. Przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. Cześć wszystkim, jestem przewodniczącym klasy pierwszej G o profilu matematyczno-fizycznym. Zbliża się koniec roku szkolnego, a co za tym idzie wybór nowej szkoły. Jeżeli szukacie szkoły o fajnym klimacie, z fajnymi nauczycielami, która przygotuje Was również do napisania matur, to Kasprowicz jest miejscem właśnie dla Was. Chodzi o wycieczkę integracyjną, to powiem jedną rzecz, było to istne szaleństwo, naprawdę. Pojechaliśmy do naszego ośrodka wypoczynkowego jako grupa bliżej nieznających się osób, a po dosłownie jednej dobie wróciliśmy jako, no po prostu, no nie wiem jak to określić, idealnie zgrana klasa. Że się nie stało się no bez powodu, po prostu zostało nam zapewnione wiele atrakcji, zaczynając od spływu kajakowego, a kończąc po strzelnicy czy parku linowym. Nie zabrakło również ogniska czy chowanego w lesie w nocy. Po prostu kończąc, jeszcze trzy słowa. Polecam, zapraszam, serdecznie. Rok temu, gdy miałam do podjęcia taką samą decyzję, przed jaką Wy stoicie teraz, w ostatecznej decyzji bardzo pomogły mi drzwi otwarte, dzięki którym zrozumiałam, że w Kasprowiczu jest klimat, którego nie zaznam nigdzie indziej. Szkoła ta od początku wydawała mi się bardzo przyjazna, a od razu po przekroczeniu jej progów czułam się tam bezpiecznie. Czułam, jakbym była w miejscu, które znam już wiele lat i nie ma przede mną żadnych tajemnic oraz nie przyniesie mi żadnych lęków. Kolejnym aspektem, który zadecydował o tym, że wybrałam właśnie tę szkołę, były opinie o wycieczkach edukacyjnych oraz dydaktycznych. Słyszałam o nich naprawdę wiele pozytywnych opinii,
Dowiedziałam się między innymi, że dla każdego profilu przygotowane są inne rodzaje wycieczek i każdy profil ma to dostosowane do siebie. W moim przypadku były to już wykłady fizyczne i matematyczne, z których czerpaliśmy nie tyle wiedzę książkową o podstawie programowej lub rozszerzoną, co były to doświadczenia, eksperymenty oraz różnego rodzaju ciekawostki, które pokazały nam, jak korzystać z naszej wiedzy, jak ją pogłębiać oraz co zrobić, żeby nie dać się naciąć na podstawowe błędy, które mogą się zdarzyć. Także z mojej strony bardzo polecam i pamiętajcie. Nauczyciele w Kasprowiczu są naprawdę super. Zawsze wyrozumiali, pomocni, dają możliwość poprawy praktycznie każdej oceny. Nauka z nimi to jest czysta przyjemność. Krótko, organizacja jest świetna. Plan lekcji jest bardzo przyjazny uczniowi. Dopasowany. Nie kończymy tak późno. O zastępstwach dowiadujemy się dzień wcześniej. Jakie są zastępstwa, z kim będziemy mieli lekcje, kogo nie będzie. Jeżeli coś ma być zorganizowane, samorząd uczniowski upewni się, że będzie to dopięty na ostatni guzik. A jeżeli nie samorząd uczniowski, to nawet sami uczniowie. Jeżeli coś trzeba skserować, no to można się udać do biblioteki. Jeżeli potrzebujecie coś kupić na lekcję, na przykład długopis, zeszyt, arkusz kancelaryjny, albo kanapkę przy kawusie, można się udać do sklepiku albo do automatu z napojami. Jedną z moich pasji są gwiazdy. Dzięki astrobazie, która znajduje się na terenie naszej szkoły, mogę rozwijać swoje zainteresowania. Wyposażona w świetny sprzęt pozwala na wiele możliwości. Nasza szkoła ma w ofercie wiele ciekawych kółek zainteresowań, nie tylko związanych z nauką, ale także z artystycznością. Więc jeżeli drzemie w Tobie dusza aktorska lub bardzo lubisz tańczyć, to Kasprowicz pomoże Ci się rozwinąć. Hashtag Choose Kasper. Profil Matfis Inf jest z pewnością dobrym wyborem dla każdego ścisłowca, który chce rozwinąć się właśnie w tych dziedzinach. Otwiera wiele możliwości dalszego rozwoju, bowiem jest kierunkiem uniwersalnym. Może nie jest to najłatwiejszy kierunek, jednak pomaga uzyskać umiejętności potrzebne w dalszej karierze. Osobiście jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru i nie podjęłabym innego. Jednym z ważniejszych powodów, aby wybrać naszą szkołę, są profesorowie. Oferują oni nie tylko wysoki poziom nauczania, ale i przyjazną atmosferę na lekcji. Oraz nieprzespane noce spędzone nad zadaniami domowymi. Mówiąc o Kasprowiczu, nie da się w żaden sposób ominąć tematu atmosfery, która tam panuje. Moim zdaniem jest ona świetna dla każdego ucznia. Dodatkowo, Kasprowicz to szkoła z wielką tradycją. Wykształciła wiele pokoleń ambitnych uczniów. Moim zdaniem warto się tam znaleźć razem z nimi. Dla pasjonatów nauk ścisłych nasza szkoła oferuje bardzo dużo kółek pozalekcyjnych prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli. Posiadamy także astrobazę wyposażoną w profesjonalny sprzęt, dzięki któremu miłośnicy astronomii mogą pielęgnować swoją pasję. Zajęcia te na pewno pozwolą Wam na osiągnięcie o wiele wyższych wyników w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, które to poszerzają Wasze horyzonty. Jeżeli interesujecie się sportem, to Kasprowicz jest dobrym wyborem, ponieważ mamy doświadczoną kadrę WF-istów, którzy pomogą Wam rozwijać swoje umiejętności. Matematyka jest królową nauk, a na nadmiar fizyków i informatyków również nie narzekamy. Więc nie będziecie raczej mieli problemu z dostaniem się na dobre uczelnie, zwłaszcza że zdawalność matur w naszej szkole wynosi 100%. Profil ten daje wiele możliwości w wyborze kierunku studiów. Otwiera on przed Tobą cały szereg dróg pójścia na przeróżne uczelnie. Od politechnik po najlepsze szkoły wojskowe. W nauce chodzi o przygotowanie się do późniejszego życia. Obierając kierunek nauk ścisłych, stwarzasz sobie szansę na dobrze płatną pracę, w której spełnisz się zawodowo. Pamiętajcie, ludzie dzielą się na tych, co robią kopię zapasową i na tych, co będą robić kopię zapasową.